Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj zajmiemy się kończeniem oprysków jesiennych, ponieważ ostatni dzień takiej fajnie w miarę ciepłej pogody, choć dzisiaj jest wiecznie bardzo, ale myślę, że poradzimy sobie dzięki dyszom eżektorowym na opryskiwaczu, także nie będzie z tym problemu. Szykuję sobie właśnie pompę po wodę do studni. Zaraz przyjedziemy 60. Studnia jest niegłęboka, jakieś 6 dryn, chyba po 80 cm, czy nawet 7, tutaj jest coś takiego, no już dawno tutaj woda nie była brana, widzicie pajęczyna i te sprawy, taka bardziej powierzchniowa, no co prawda jest praktycznie równo z ziemią, może z 15 cm ciutkę mniej, no i zostało nam około 5 hektarów do spryskania, byłem właśnie dzisiaj jeszcze po środki. No ale tutaj nie wjedziemy. Tu nie wjedziemy z tego względu, że jest po prostu mokro. Tutaj będziemy orać na przyszły rok na warzywa. Kawałek zasiejemy kukurydzy znowu. Zasiejemy kawałek kukurydzy. A o, drewno już prawie skończone. No i tutaj troszeczkę pomału jakiś porządek zaczyna nastawać, ale to jeszcze długa droga. Tu jeszcze muszę pociąć trochę. Zrobiłem tutaj dach na tej szopie. No jeszcze nie do końca jest zrobiony, bo prezentuje się to na dzień dzisiejszy tak, że krokwy tutaj z jednej i z drugiej strony są założone, a w środku nie. Z tego względu, że ja tutaj podjeżdżałem i ładowałem drewno turem do środka łychą, takie łupane. Idziemy po 60, palimy, podjedziemy pod studnię, zatankujemy, wymieszamy środki, później pokażę wam, jakie środki zakupiłem. W sumie wcześniejsze opryski wykonywałem Bacara Trio, już mi się skończyło. Otwieram bramy, palę maszynę, jedziemy tankować wodę. Jak tutaj przyjemnie, cieplutko, wręcz bym powiedział.
Czymś zalać pompę, bo nie wiem, czy pociągnie. No już, na razie sobie ją na ziemi położymy. Ten sobie damy tutaj. Przełożymy sobie, żeby nam nie szalał za bardzo. Jak będzie woda już. Tego zanurkujemy. Hop. O. Będzie tak. Dobra. No nic, przetestujemy, zobaczymy, gdzie tu się odpala. Sanie i rura. Gdzieś ten korek to mi tak przecieka, że to jest nieporozumienie. Pierwszego pali. Taka maszyna. Sobie chwilę pocyka na tym, na ssaniu. Aha, wyłącznik od 60. Prawie do zera. Prawie do zera wypompowało. Tylko za dużo mi się nalało tego, kurde, teraz. Co tutaj mamy? Tutaj mamy QLX Complex Pack, czyli QLX 25, nie, po prostu QLX i po prostu na keto, tak? To jest na 4 hektary. Tutaj mamy popryskiwacz ustawiony, że cały zbiornik 600 litrów idzie na 3 hektary, dawka 200 litrów na hektar. A więc musimy tego zastosować 75 gram i 0,75 litra na keto. Dobra, zaraz to sobie dodamy i będziemy jechać na pole. Wszystko już mamy dodane.
jak na ulotce jest. Załączamy wałek, załączamy pompę i będzie nam to mieszać, a my w międzyczasie sobie odwieziemy pompę do domu, żeby nikt nie pokusił się o jej przywłaszczenie. Dobra, tak. I rura. Jesteśmy na pszenicy. Nawet fajnie powschodziła. Zaczyna się rozkrzewiać. Także trzeba pryskać. Teraz troszeczkę chyba ten wiatr się w miarę uspokoił. Rozkładamy lance i lecimy z tematem. Jesteśmy na polu pszenicy. Zobaczcie, jak fajnie powschodziła. Tutaj trochę piaszczysta ziemia, tam dalej jest lepsza. Są tutaj już jakieś chwasty, widać, pojawiają się. I co, będziemy zwalczać, zobaczymy. O, tutaj, tu. Także fajnie się prezentuje. Teraz troszeczkę większy ten wiatr się zrobił, no ale już jakoś może opryskamy. Zestawik pięknie się prezentuje. Jeszcze trochę muszę się do tamtej strony przytulić i jedziemy z tematem. Skończymy to dzisiaj i będzie fajrant. Okej, dobra, wyłączamy mieszadło, załączamy sekcję. Ciśnienie jest włączone. Dobra, bije. Rura. 1600. Ciśnienie pokazuje. Trochę sobie Thank you.
co? Myślę, że to będzie na tyle. Ja już to dopryskam. Karol prawdopodobnie będzie pryskał na wiosnę, bo u niego warunki są nieciekawe. Tam jest jeszcze mokro na tej glinie. No u nas to tutaj trochę poprzesychało, te pola poprzesychały, także no ja też kiedyś jak wyjechałem, no to też byłem w szoku, bo nie sądziłem, że się po prostu wjedzie. A tutaj nawet dało to radę. No dobra, to ja tutaj jeszcze to dopryskam, tą końcówkę tego pola i jadę na bazę. Już powoli kończymy te prace polowe, także tam już się nie możecie doczekać odnośnie ruska. Będzie rusek, spokojnie, będziemy wracać do projektu T25, będziemy go kończyć, miejmy nadzieję, że w tą zimę skończymy, czy w tym roku, to nie wiem, ale miejmy nadzieję, że tej zimy wyjedzie i na sezon 2024 będzie funkcjonował, no bo jednak 60-kom jednak jest to uciążliwe, choćby nawet przepinanie tych maszyn, zawsze coś tam by mógł pomóc przy jakichś bronkach czy coś tam, no wiadomo, potrzebny jest, no. Także ja się będę z wami żegnał, dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pozdrawiam was, trzymajcie się, do następnego i cześć!